Tu jest ostatni. Nie, to jest, jest jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek musimy przejść. Opa. Hop. Co ciekawie. Ja miał prośbę do maga, żeby mi ich nie mroził, zanim do mnie nie podbiegną, bo mi się marnuje w ten sposób AOE. A, a to on ma jakieś dziwne zamrożenia, nie. Bo on nie jest tym chyba. One nie, się same nie, chyba mrożą. Nie, frost nową chyba przyłożył. Ja potem aha. Nie mogę ich złapać, kurde. Kurczę. Opa. Dobra. Dobra. Czy tutaj są jakieś pytania? Nie ma mądrych pytań. Uri po raz kolejny potwierdza, że nie ma mądrych pytań jakichś. Jeszcze było jakieś pytanie, czy ja używam jakichś addonów. Nie, ja nie używam żadnych addonów. Addony używa Rock. No w tej chwili nic nie używam. Nic? O, no mam, proszę. Mam czysty interfejs, bo nie chciał mi się update'ować. Na surowo. Czy zakolejkujemy się do EOC? No, jak to było EOC? Eye of było... the Storm. Eye of the Storm, dokładnie. Kurczek, ja teraz żałuję, że ja nie mam pewnego glyfa. Glyph of... jak on się tam nazywał? Glyph of Explosive Shot. Który sprawia, że Explosive Shot teraz nie zadaje obrażeń, tylko jak on wybucha, to odbija wszystkich tak jak Thunderstorm, wiesz? Ja pierdzielę, złajpujemy tutaj. Oj, chyba się nie tego. Dobra, grunt, że Ruski przeżył. No zaraz powiem ci, że Ruski, będzie Ruski, ty się lecz, Ruski! Niech ucieka! Oj. No zginął. Wiesz co, musisz się rok sam uleczyć. No robię co mogę. Dobra, ja już tutaj full DPS zarzucam. O Jezu, to się teleportuje za mnie. Arcane Explosion. Chować się wszyscy chłopaki. Tak, on mnie raczej nie zabije. Ale no wiecie co, żeby Ruski tak stał pod tym. O Jezu, oj. Pod AOE. Dobra, uff, udało się. Kurczę, koszmar, nie wiem co się dzisiaj dzieje. Ty dostałem achievement, aha, ale punktów mi nie dodało, bo tą instancję już skończyłem. To nie do końca kumam, czemu ja dostałem achievement. No wiesz, że ci postać ogólnie zaliczyło, nie? W stylu, że jeżeli wejdziesz w tą zakładkę achievementów, nie? Mhm. To te achievementy, które są podświetlone na niebiesko, to znaczy, że ty ich nie masz, tylko masz je na swojej postaci i one są account-wide. Aha, a to takie zwykłe, to znaczy, że ty je masz po prostu, nie? Kumam. Aha, rozumiem. Chyba, wszystkie. Znaczy... No, tak. Też zresztą w pierwszym kontakcie myślałem, że tak jest. Znaczy właściwie to myślałem, że... No, ale dobra, spoko, git. No. Dobra. Aha, muszę ich teraz popodnosić, bo czy sami nie mogą. Tak, ten ruski banan, ten, próbował ten Evade'a robić z Guild Wars 2, nie wyszło. Co to jest Evade? Jakoś unik? Tak, unik można robić tam. No proszę. I możesz się turlać. Jak się turlasz, to nie dostajesz żadnych obrażeń, masz Evade'a. To tak jak tutaj w grze, jak ten. Jak potwór ucieka, to ma Evade'a na stałe. Aha. Kurczę, to wiesz, tam ładujesz gościa gdzieś z jakiejś bazuki, on się turla i nie dostaje obrażeń. Wawowiec ma do ciebie pytanko, który mele jest silniejszy w PvP, Warrior czy DK? Ja myślę, że ja bym postawił na DK'a, Frost. Na Frost tak? DK'a bym dał. A ja na Warriora. No proszę, no widzisz? Jest jakaś różnorodność, to dobrze. Tędy, gdzie jest wyjście w ogóle? Tutaj to już koniec skrócik, z trzeba stąd wyjść, wiesz? Widzisz, jak fajnie to, mapa czy... jest, ten, zrobiona? No, świetnie, że ona się przełącza, nie? Ale jak klikniesz na mapę, to masz bossów narysowanych. No i tam cię przeprowadza do tego. Super. No, oddać questy trzeba. Gdzieś tu trzeba się przebić, wiesz? Tą grupkę mobów trzeba zabić i iść na prawo. Mhm. O Jezu, co? Czemu on mi strzelił? To znaczy, kto w ogóle spulował? Głupi tank. Ale ten tank jest głupi. Kick. Nie no, teraz chyba nie możemy. Znaczy ja mogę. Ale nie. Zaraz trzeba oddać te questy i myślę, że pójdziemy na to PvP, co ty na to? Tak, jestem bardzo ciekawy. Ja się chyba na retri przestawię, bo słyszałem legendę o tym. Legendę. O Jezu, tam aż musimy tak daleko iść? Dobra, mam aspekt paczki, chodźcie. Ale nie, gdzie, czemu tam idziecie? Bo tam quest jest kościora oddać, kurde. No, tak daleko go troszeczkę dalej. Oj, uważać trzeba. No kurde, wiedziałem. Kto pulnął?
Ale ten tank jest taki dziwny. No kurde, tank nie złapał agro. Na czas. Kurde, muszę ci stoper tutaj dać i w milisekundach łapać. Ale nie. Co za jakieś pytanie? Aha, tutaj Uri mówi, że bym powiedział o FPS-ach. Otóż ponoć jest takie coś, że na laptopach, gdzie są zintegrowane karty graficzne lub... znaczy ogólnie na laptopach jest ponoć intensywny spadek FPS-ów i to jest tak, że jeszcze nie obsługuje tych systemów graficznych, tych M tak zwanych, nie? Czyli mobile. No i jest ponoć duży spadek FPS-ów. I jest teraz jeden sterownik, dosłownie sprzed 2 dni, który pomaga rozwiązać ten problem, więc jeżeli ktoś gra na laptopie i ma problemy właśnie z z tym patchem 5.04, to musicie odświeżyć swoje sterowniki, tu mi Uri tak powiedział. No, no wiesz. Okej. Co to jeszcze? A, tutaj jest jedno to pytanie o melee, ale to już odpowiedzieliśmy. Dobra, co by tutaj sprzedać? Jakiś... Dobra, weźmiemy tą pałkę i... Miałem tak totalny bajzel w plecaku teraz bez addonów, że szok. Nawet mi się nie chce, wiesz, sprzątać. Ja dzisiaj, wiesz co zrobiłem? Też mi się nie chciało sprzątać, to sprzedałem wszystko. Niezły numer, niezły ten. A mogłem zarobić na tym, ale... O Jezu, tu 2000... Tu prawie 30k expa dostałem. Nieźle, nieźle. I zaraz, no, połowa levela. Dobra. To co robimy? Kolejkuj do PvP. Dobra. I teraz... możemy sobie oczywiście zblacklistować 2 BG. To... których nie chcemy robić? No, Alterak Volley, to wiesz. Tak, spodziewałem się. No i jeszcze mamy jedną... Strand of the Ancients. Reszta no i wszystko jedno. Nie, wszystko. O właśnie, Stranda też możesz zblacklistować. To Blizzard będzie przynajmniej wiedział, wiesz, jakie najczęściej są blacklistowane. Ej, Ruski Banan, kiedy ty się nauczyłeś fruwać po tym? No wiesz co, ja też idę się chyba teraz nauczyć. A ile to kosztuje, hajcu? Oj, nie wiem, jak coś to ci użyczę troszkę rok. Nie, mam 65 tysięcy na druidzie, ale... Ale nie możesz tego wysłać. No, nie mogę. Nie, spoko, nie ma ciśnień. Dobra, no to join us group. Idziemy na PvP, panowie. Ty kurczę, popatrz co tutaj chodzi. Chodźcie Gdzie? Szybko do mnie, chodź szybko do mnie. Czekaj. Ja pierdzielę, jakieś duże węże chodzą po mieście. 17. Wielki wąż? 2 duże węże. Nie mogę Ruskiego powstrzymać, on wiesz, po prostu zaczyna... Okej, teraz już widzę, że dotarło. Ja pierdzielę, co to ma być, ej? Szybko chodźcie tu. No nie mogę, wiesz, lecę na Ruskim. Ruski, wracaj się tutaj! Widziałeś kiedyś szybko latającego banana? Latający banan, popatrz na to, co to ma w ogóle być? To jest chłodna księżniczka. Co? Gdzie? Princess, co to ma być? Jak on się w ogóle taki stał? Wiesz co, coś im tu nie wyszło z tym eventem, bo on się trochę nie mieści w tych drzwiach. To nie jest ten event, to jest player. Aha. No to pewnie musi... Ale jaja. Jezus Maria, co... ale urwał. O, już się zniknął. Cold Princess. Dobra, idziemy kupić. Siemka, nie wiecie, czy Rok jeszcze wróci do LoL'a, czy odstawił już go na bok? Wojtek w poprzedni piątek, Wojtek, z którym robię tą grę, był... nie było go w domu, więc nie mógł. W najbliższy piątek prawdopodobnie zrobimy LoL'a. Więc spoko. Chipsy, cola, gramy w LoL'a. O, popatrz. To jest jakiś Mist of Pandaria, taki ten fragment przestrzeni. Aha, no, jest. Ruski Dobra, mnie teraz przywozi po całym świecie. Z Ruskim przez świat, z bananem przez świat. Tak. Albo na bananie przez świat. Dobra, teraz ja mogę poszpanować swoim montem, który jest nie aż taki fajny. No, tutaj wiesz co, będzie... tutaj będą do kupienia te żółwie, widzisz, tam one się pluskają, to są żółwie pandarenów, to są mounty do kupienia. Oraz tutaj będzie coś tam. O, jest. Battleground. Chodzimy. No, co? To, nie, Alterak? Czekaj, coś mi się nie wydaje, że tak powinno być. Czy mi się wydaje, czy ten system nie działa tak, jak powinien?
To może wiesz, zamiast on, wiesz, trolują nas, to co dajesz na blacklistę, to tam wchodzisz. Kurde, no, no nie zdziwiłbym się. Bananowo przez świat. O Jezus Maria. Patrzę, tutaj mam kupionego tego, tego mounta z wendorami, ale widzę, że go nie mam tutaj na tych na aliantach. Wiesz dlaczego? Bo musisz się vlogować na chyba wszystkie twoje postacie i dopiero będziesz go miał. Jak to? Na przykład mój kolega miał dzisiaj tak, że wbił się od razu na pierwsze co, to wbił się na jakąś tam postać i niestety nie miał żadnych mountów. I musiał się vlogować powoli na wszystkie postacie, żeby mu się te mounty poładowały, wiesz? Ale ja na tej postaci, która ma tego mounta, to akurat byłem zalogowany już dzisiaj. No to chyba gdzieś tam może go zgubiłeś, wiesz? No, no zgubiłem, to jest wielki, wiesz, to jest wielki mamut. Widział ktoś mojego mamuta? Kurze, na czym by tu pojeździć? Tu jest jakiś kurczak. O, jest, mam tego z wendorami. Z wendorami. Jest, okej. Okay. Dobra, no to co, no jesteśmy niestety skazani na tego. Skazani na Alteract. No trudno się mówi, trudno się mówi. Przepraszam, jakie profesje polecacie dla Huntera? Ja polecam inżynierię oraz mining. Ewentualnie można wziąć jewel crafting i mining. To też są bardzo fajne profesje, jako że możemy sobie robić te kamyczki. A co polecasz dla wojaka? Bo ja jestem bardzo ciekaw twojej opinii. Dla wojaka? No nie wiem, możesz sobie blacksmithing wziąć. No właśnie nie wiem, czy mi się chce męczyć z blacksmithingiem. Nie wezmę chyba mining i enchanting, to o tym ciągle myślę. No, możesz to właśnie wziąć, to jest dosyć fajne. Dobra, wbijam na mamuta. O, tak. Czekaj, ja zobaczę, czy mogę jakiegoś specjalnego mounta, którego musiałem farmować trochę. O, mam takiego fajnego Smoczysława i ten... Coś nie wyszło z tym mountem. Tak, kurde, wyszedł Tyrael. Wyszedł Tyrael. Dwa. Trzy. Cztery. Tam liczy? Tak, liczy sobie. O Jezu. Mounty z ograniczonym hordy nie można na drugiej frakcji. Aha, no. To jest tak, że ty kupiłeś go na hordzie i to jest hordowa wersja, nie możesz jej mieć na Alliance, tak wiesz? Tak przypuszczałem. Szkoda, że nie mogę pokazać wam jak ten, bo ten mount z kolekcjonerki, on wygląda fajnie, dopóki się nie popatrzy na jego głowę. Jego głowa jest cudaczna. Natomiast jak taki mops. No, natomiast te zielone tutaj światełka, co ma tutaj z boku, to on odpala skrzydła. Jak przy podskoku to widać. No, to jest świetne. I świetnie wygląda jak lata. No, dobra, chodź. Drogi towarzyszu, trzeba gdzieś tutaj jakąś ofiarę. Ty nie zmieniłeś speka chyba, nie? Nie. Jej, mam roka! Wiozę roka, jest mi ciężko. Kurde, popatrz jak ten ledwo zipie. Ledwo skacze. No słuchaj. Jakoś tak ten wózek mi się na lewo przechylił. Ja wiesz, ja tylko jem i gram, więc wiesz, mam taki przybywa. Uważać, kurde. Nawet już nie śpię ostatnio. Oj, ole mnie teraz, kurde, będą bić, ale mnie będą bić. Nie spodziewali się, że nas tu będzie tak wielu. Wiesz co, zabili mnie. Popatrz jak dostałem, patrz, już leżę. O, dostałem właśnie. O Jezus Maria. Kurde, nie założyłem, że mi życie schodzi. To chyba normalne w PvP. No, życie ci schodzi? Ty chyba jakieś masz błędy tam, bro. Tak, to są bugi jakieś, już nie rozumiem tego. Czterech kolesi mi atakuje i mi życie schodzi. To się uleczy, tutaj jest zakaz. Taki zakaz? Nie, to jest po prostu tak... Pokaż. To jest instrukcja, to jest skomplikowana sprawa, synku. To ja tak nie jestem w stanie ci tego wyjaśnić szybko. Tak. O Jezu, tu jakiś mag jest, o! Idź gnoja. O, patrz, zmieni się w kostkę lodu. Kurczę, nadal... Ach, nie lubię tego, jak one tak robią, ale patrz, o! Jak widać, magowie są bardziej odporni teraz. O. Silensa mu wrzuciłem, ale niestety mis był. Jest strasznie nie lubię misować. No. A to jest misowanie? Nie trafiać, wiesz? Synu, masz rację, powinienem się posługiwać językiem polskim. To jest ten... Czekaj, jakoś coś tam się nazywało, jak łączysz właśnie dwa języki. Polski i angielski. O Jezus Maria! Rok, uciekaj. No wiesz, właśnie nie wiem, czy my żeśmy tutaj dokonali jakiegoś dzieła zniszczenia, czy po prostu
patrzymy, jak horda nas ten. No właśnie, chyba nas tutaj. Nas tutaj biją. O, jest, dostał. Oni tam wyleźli, wiesz, z tej bazy, bo tutaj jest ten generał. No, no, no. Znaczy był. Był, no, no niestety był. Znaczy, wy macie laskę swoją drogą. Aha, tak, no, no tam... Nie generała, ma... nazywajmy rzeczy po imieniu. Dobra, ja tutaj, wiesz co, ja uciekam, bawcie się dobrze. Tam macie nieźle. O Jezu, tu Hunter mnie dopadł, o nie! Odważnie wbiłem się w tłum aliantów, trochę im zadałem obrażeń. Hordziaków. Aha, mój Boże. No, no, że musisz się przestawić rok. Nie, nie. Jeszcze, a, jeszcze trochę i będę mógł się już normalnie ten... Aj ty. No. Ja nadal się muszę, wiesz co, na klasę z tego. Czemu... O Jezu, co ja... Ja czytam to, co mówię, a się zastanawiałem. tak, ale ten, jeszcze się nie zastanowiłem nad tym, kim bym chciał grać. Tak dokładnie. Wiesz co, coraz to bardziej chcę z jakimś innym grać, nie? Wiesz, takie, jeszcze te zmiany teraz tutaj się pojawiły, to kurczę, mnie tak nawet na Warlocka kusi, ale pan do Warlockiem nie pogram. Aha, no nie. Więc może szamanem, wiesz? Szaman jest dosyć obiecujący. O, patrz, jaki piękniś postawił tutaj coś. Oj, nieciekawie, Rok, nieciekawie. Hej, dwie części. To nie będą pasować. Skubany się leczy ten paladyn. No, 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 właśnie. Już... Rok, jaki masz level? Rok ma level 65. To masz budynek, tylko brakuje jeszcze... tylko dwa części zostały. No to są zapasowe, synku. Dlaczego? Gdyby się zgubiły. Jak się małe dziecko w domu, to jest duża szansa, że się coś zgubi, wiesz? I sprzedawcy tej gry pomyśleli o tym. Tak. O Jezu. Trochę go troluję dzisiaj. No, no, właśnie widzę. I będziesz miał głupie pytania. Okej, okay. O, tutaj coś się nam wdzierają do bazy. Jezus Maria, priest, nie, tylko nie to. A tak jak ja narzekałem na healerów, to tak teraz, wiesz co ci powiem, że będę narzekał dalej. No, ich jest ciężko zabić. Synku, to jest dywan taki specjalny do tej gry. Dywan? Do gry? To jest taki, wiesz, taki podkład. No, nie, no pierwsze słyszę. No do tych kółek te kółeczka. Ktoś małpę ma i nazwą ją bananas. Naprawdę. Bananas. Wyjątkowy ja ten. Ja powiem ci, że mam moją małpę, ona się nazywa Pedro. Ja rzucam I zawsze mówię: Pedro, troła banana, żeby rzucał banany. Taki, wiesz. Fajnie wygląda secik z PvP, ten taki stary, starego typu. Na który level? Na który? 60. Aha, ten, to jest... U Warriora to się nazywa Yellow Banana Set. Tak, tak, tak. Bo to jest żółty, nie? Alianci mają naprawdę... Wiesz co, ale to pamiętam, jak kiedyś rysowali ten gracze Paladyna, nowy set Paladyna, wiesz, i Clown. Jak jeszcze były kiepskie skille. O Jezus Maria. Powiem ci, że tutaj ten set, który oni mają, jego się nie da transmogryfikować tak po prostu. Żeby mieć, powiedzmy, możliwość transmogryfikowania tego seta właśnie, tego żółtego, który jest na 60 level, trzeba najpierw wbić rangę, chyba Field Marshal to się nazywa. I ci ludzie, którzy... Poczekaj. Przepraszam cię, bo wiesz, mój syn tutaj... Nie, rozumiem, wszystko, spokojnie. Ale mów, to... No, i ten... Żeby wbić tego, ten Field Marshal, to jeżeli ktoś wbił kiedyś tego Field Marshala na początku w ogóle gry, to możesz go śmiało nazwać No Life, on się naprawdę nie obrazi, ten człowiek, bo żeby... powiedzmy, jeżeli chciałeś wbić pierwszą rangę, bo pamiętasz, kiedyś był system tytułów i rang, nie? Z PvP, no to żeby wbić pierwszą rangę, to trzeba było w tygodniu zabić 100 ludzi. Miałeś tydzień na zabicie ludzi i jeżeli zabiłeś 100 ludzi w ciągu tygodnia, to dostawałeś ten tytuł. Nie musisz mi mówić, ja na druidzie farmowałem ten set. No i właśnie... Nie ufarmowałem, więc to dobrze o mnie świadczy, ale...
Ale ten podstawowy miałem taki. To znaczy, że jak ten Rok właśnie powiedział, że jak powiecie na jego No Love, to się obrazi. Ale i to było tak, że wtedy, gdy już wbiłeś tą rangę, to żeby wbić kolejną rangę, to musiałeś zabić podwojoną ilość tego, co zrobiłeś poprzednio. Czyli jeżeli zabiłeś 100 ludzi, to na następną rangę musiałeś zabić 200, później 400 i tak dalej. I to już powiedzmy przy tych większych rangach, to naprawdę w tygodniu trzeba było zabić tylu ludzi, że to się nawet, wiesz, nie mieści w pale. I ludzie siedzieli, wiesz. Ja kiedyś w bardzo dobrej grupie grałem, bo byłem druidem, więc woziłem flagi po Warstone Gulch. I to było straszne. Kurczę, czekaj, ja sobie zerknę, jakie mam w PvP. Progres, można sobie zobaczyć. Zaraz, Warstone Gulch. A nie, gdzie tu, kurde, już dawno nie patrzyłem, gdzie są te. Gdzie są reputacje. Reputacje? No. Jest już na zakładkę chyba, Reputation. Alliance Forces? A ja chcę zobaczyć... A, tu nie mogę nawet zobaczyć Warsaw Gulch, jaki mam. No, ale wiem, że to był kochan. Zresztą... No, dziękuję. Żeby wyfarmować dzisiaj nawet ten... ale pole bitwy. Żeby nawet dzisiaj wyfarmować reputację z Warsongiem, to trzeba się naprawdę mocno namęczyć. No, to trzeba tam nieźle nasiekać, nie? I nawygrywać. Ale... Kiedyś jeszcze był ten system tych takich emblematów, tak? Tych takich malutkich znaczków, znaczki. To też było śmieszne. Oj, zginąłem. Ajajaj. Kurczę, co? O Jezu, odrodziłem się i chwilę jeszcze byłem na polu bitwy, ale dziwne. Coś tu próbuję leczyć, ale... Czekaj, jak nie mam czary w ogóle dostępne teraz? Chyba mam tylko Flash of Light. Do leczenia? No. Nie widzę tu nic więcej, albo oczy mam słabe. No, tam wiesz co ci powiem, że od szamana także usunęli parę healów. A tutaj ktoś się pyta, kim gra Rock? Jaką rasą i klasą? Rock gra krasnoludem tym... Palkiem. Paladynem. Aha, i jeżeli... Ty chciałeś skasować tego paladyna, tak? Nie wiem. No, zastaw. A kogo byś wziął ten na zastępstwo jako paladyna? Krówkę czy tego? Nie mam paladyna w hordzie. Nie gadaj, że jest tym. Goni mnie 20 aliantów. Hordziaków. No tam, ci tych złych. Ci źli mnie gonią. Ja gram na Steam Widdle Cartel. Kurde, ja nie wytrzymam tej. Mnie tak ten alterak Wally denerwuje. To jest tak idiotyczna. Znaczy, ona jest spoko, ale nie dzisiaj i nie teraz. No, taka siekanina, nie? No, bez sensu. Znaczy wiesz, to miało swój urok, nie? Ale teraz to do niczego się nie nadaje, to powinni zmienić, na maksa zmienić pewnie Alterac Valley. Przerobić to, wiesz, bo to tak szczerze mówiąc taka globalna bitwa, to ani tu strategii, ani myślenia, ani komunikacji żadnej. No, jednak to jest właśnie to... Oj, znowu zginąłem, a Jezu. Tutaj powiedzmy, że idzie na nas niezła fala tych złych. No widzę właśnie. Więc trzeba uważać. Aha, bo wy tam się gnieździcie. Kurczę, nie no. To już tam ruchem osobisto-tocznym ruszam do was. Kurczę, ktoś ma tego świetnego mounta, który nazywa się... Znaczy, karta. To jest mount z kart. To jest magical rooster, taki chicken. I karta nazywa się El Pollo Grande. Wow. Świetna karta. I ona chyba stoi coś koło 800 chyba dolarów. Jest dosyć drogi mount. Wow, to z gry karcianej? Tak, kurczę. Żeby sobie takiego zafundować, to powiedzmy, no nie wiem, albo musisz być fartem, albo mieć dużo kasy. No, naprawdę. O Jezu, tu kurczę, tam cisną nieźle. No wiem, ja rzucam tylko Consecration. Kurde, znowu chyba nie wziąłem, nie kupiłem... A zaraz, już teraz nie trzeba kupować skilla, nie? Nie, co ty? Już teraz samo cię uczyć za każdym tym, nie? To zaraz ja tutaj szukam tego Hand of Freedom. Hand of Freedom? No. Aha. I mogę Hand of Freedom użyć dwa razy pod rząd, bo sobie wziąłem ten specjalny talent. To jest w ogóle też fajna mechanika bardzo. No, i to jest tak, że ty włączasz to i już ci się ten cooldown odnawia, ale możesz jeszcze raz użyć, nie? Tak, jak na przykład szarżę. To możesz właściwie... Ja jestem ciekawy, bo jeden z talentów
szarże, co pozwala używać szarży raz na 12 sekund, nie? Zamiast na 20. Ale drugi daje tą podwójną szarżę i tak właściwie jakby to przeliczyć na zdrowy rozsądek, to daje możliwość szarży co 10 sekund, bo te cooldowny się po prostu mijają ze sobą. No właśnie, nie wiem, czy to nie było przypadkiem dla Warriora tak, że dopóki nie użyjesz dwóch, to nie będzie ci się odnawiać, wiesz? Nie, bo dzisiaj sprawdzałem, specjalnie odpaliłem Warriora. Tak, tak? O, no to kurczę, no to się bardziej opłaca. No. Więc... No wiesz, no chyba... No, w sumie to się tak... Jak to przeliczyć, tak? Chciałem się to sprzeczać, ale kurde, mówię, że nie. Nie, sprawdziłem dzisiaj. No, ja muszę swojego dotknąć Warriora. No sprawdź sobie, jeszcze lepiej się upewnić, ale no na 99% on ma ten. No, nie kwestionuję, nie? Jeżeli tam sprawdzałeś, to wiesz. Sam też zrobię sobie Warriora. Bo jest bardzo ten. Ale tu ich pchamy, kurczę, nieźle. Ja pierdzielę, faktycznie ten paladin jest nie do zabicia. Healer? No. Dokładnie, stary. Powiem ci, że dzisiaj zostałem zabity przez healera. Nie, przepraszam, nie healer. Przepraszam, trochę gadam bez sensu, bo mnie biją. Gdzie ja mam bańkę, what the hell? Paladyn bez bańki. Ty się nazywasz paladynem? No właśnie, wiesz, ja nie używam zdolności, które są OP. O, oh, come on. To jest cała esencja tego. Jak ja bym miał nie używać wszystkich umiejętności, to bym chyba strzelał z autoshota na moim hunterze. No, jest hunter troszeczkę, powiedzmy, przesadzony. I to sam ja stwierdzam. I dużo ludzi się na mnie obraża. Bez kitu, nie mogę znaleźć bańki. Może masz na któryś tam level, wiesz? Mam Hand of Protection, no zaraz sobie sprawdzę. Tam jest nowy efekt tego, jeżeli ten... Może widziałeś? Nie, na razie chciałbym zobaczyć stary nawet. Jak to się nazywało? Bo to naprawdę się nie nazywało Bubble. Oni ci mówią, że ponoć masz na pasku. Tak? Chyba obok Resurrection? To nie jest to? Przypadkiem? Nie, to jest Divine Protection. To jest Divine Protection, tak. Nie potrzebujesz Divine Shield, no. Źle podpowiadają ludzie. O Jezu, o masz. O Jezu, ale buły. Może to cholerstwo jest tylko... No, nie wiem. A jest Divine Shield, okej, już znalazłem. No jednak jest problem, nie? No to samo, to bardzo podobnie wygląda do Divine Protection, dlatego komuś się mogło pomylić. Jak wygląda sytuacja na polu bitwy, bo ja tak trochę... Wiesz co, to tak co? Raz Horda wygrywa, jej! Szkoda, no. Nie, my wygrywamy, co ty z tymi tutaj gadasz? Jak to? To czemu wszyscy stoimy na własnym polu? No bo, ale zobacz sobie na resources, to jest jak Battlefield, aha, to no jest pan, taniec, szacę, to jest szacę. Życie. No. Jakby to ktoś powiedział. No tak, tak. O Jezu, ojej, biją mnie. Nieładnie. Kurczę, strasznie mi kusi, żeby grać Warriorem, sorry, że tak się wbijam, ale martwi mnie, że nie będę miał healera, ja lubię też pohealować w ramach relaksu i... No, to jest jednak to, że wybierasz Warriora, to jesteś rzeźnikiem i tyle. No, ale za to mocnym, kurde, Warrior jest świetny, zawsze był. No, powiem ci, że z tych filmików tam, na tych levelach 90 te ci sławni goście pokazywali właśnie, jak oni tam niszczą ludzi, no rewelka, powiem ci. No. Nie no, Warrior to jest, wiesz, czysta, brutalna siła i to widać, naprawdę. No. Kurczę, wygrywamy, no. Super. Mamy więcej lekarzy. Ty się motasz, tak? Czy co? Wiesz co, ja nie wiem, jestem trochę zamrożony, trochę stanowany, tak właściwie troszkę. No właśnie, ja też tutaj tak troszeczkę nie ogarniam. Jezu, ile tutaj napisów, kurczę, mać. Ale gram teraz, wiesz, schodzi mi poniżej 60 klatek, ale tak w okolicach 50 w tym tłumie. Podczas streama, więc jestem cały szczęśliwy. No, tutaj nie wiem, czy zauważyłeś, ale są nowe opcje graficzne, nie? Takie wprowadzone, więc jak będziesz tam miał czas, to możesz zajrzeć sobie do opcji. Jest dodane tak zwane SSAO, czyli coś tam, Ambient Occlusion, czy coś takiego. Okluzja. Okluzja. Tak, czyli działanie światła na postać. I tych cieniowania elementów jakichś takich mniejszych, to takiego, powiedzmy, to tak na pierwszy rzut oka można nie zobaczyć, ale jednak to tam
w niektórych momentach można dostrzec. Jest tatusiu? No słucham cię, synku, teraz. Nie pasują mi części tak, bo muszą być odwrócone tak samo. Aha. Nie pasują tak. No, widzisz? Tak nie pasują. No tak, masz rację. Muszą być albo białym, albo czarnym. Bardzo jest to cenna uwaga. Włączyłem to. Coś tam się zmieniło w momencie włączania, ale teraz jakoś tego nie widzę strasznie. Ale przyjmijmy, że jest ładnie, jest 50 klatek na sekundę, więc tutaj mogę sobie poszaleć. Tak, tak, a znając tą opcję, to ona strasznie obciąża komputer, więc cieszmy się jak jest. No. Opa. Zaraz tu będę musiał łowić pytania z czatu. Zaraz coś wyłowimy. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie, naprawdę. To jest idealny czas, żeby zadać pytanie. Wiesz, teraz nie ma pytań, a później pod filmikami ci piszą.